to sam powiedz swoimi słowami. Proszę o ciszę. Otwieram 76. sesję Rady Miejskiej Śmigla. Witam panie i panów radnych. Witam panią burmistrz wraz z pracownikami urzędu. Witam sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Witam mieszkańców przybyłych na dzisiejszą sesję. Informuję, że sesja jest nagrywana i transmitowana zgodnie z wymogiem ustawowym. Klauzula informacyjna znajduje się na drzwiach wejściowych do sali sesyjnej. Proszę państwa radnych o potwierdzenie swego udziału w sesji. Informuję, w sesji bierze udział 13 radnych. Rada jest władna podejmowania prawomocnych uchwał. Radni, którzy są nieobecni, usprawiedliwiali swoją nieobecność. W punkcie drugim mamy przyjęcie porządku sesji. Porządek sesji został do państwa radnych przesłany w stosownym terminie. Nie ma obowiązku czytania porządku. Czy ze strony państwa radnych są uwagi? Nie widzę. Wysoka Rado, w dniu dzisiejszym do Biura Rady wpłynęło pismo, które odczytam. Uprzejmie proszę o wprowadzenie do porządku obrad na sesji Rady Miejskiej Śmigla w dniu 11 kwietnia 2024 roku projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego. Jednocześnie przedkładam autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Śmigiel na rok 2024 i w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigiel na lata 2024-2035. O przedstawienie uchwały proszę panią skarbnik. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Dnia 20 grudnia 2023 roku w uchwale budżetowej na rok 2024 przyjęliśmy kredyt bądź pożyczkę w wysokości 5 700 000 jako forma sfinansowania deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przedstawionych na komisjach oraz tutaj załączonych w projekcie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej chcemy ten planowany kredyt zmniejszyć o kwotę 1 200 000 i ostatecznie zaproponować państwu uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego w wysokości 4,5 miliona złotych. Szanowni państwo, mamy pierwsze półrocze. Chciałabym, nie ukrywam, wszcząć procedurę już wyłaniania ewentualnego wykonawcy. Taka procedura potrwa około 2 miesiące. Wiadomo, im wcześniej, tym możemy liczyć na lepsze, korzystniejsze stopy procentowe. Druga sprawa, no na dany moment, no mamy jeszcze czas, sytuacja płynnościowa gminy jest bardzo dobra, aczkolwiek liczymy na to, że uda nam się te korzystne oferty z rynku ściągnąć. Stąd propozycja uchwały w tym momencie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Przypominam, aby zmienić porządek obrad, wymagana jest bezwzględna ilość głosów ustawowego składu rady. W przypadku tej rady jest to 8 głosów. I przegłosujemy wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem, kto jest przeciw, a kto z państwa radnych się wstrzymał?
Za wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad głosów 13, czyli jednogłośnie. Projekt tej uchwały zapisujemy w punkcie 14 jako podpunkt 6. Szanowni Państwo Radni, wprowadzimy jeszcze, oczywiście decyzją Państwa, jeszcze jeden projekt uchwały do porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Olszewa. Mieszkańcy Olszewa złożyli petycję, aby w miejscowości we wsi Olszewo został umieszczony jeszcze i ulokowany jeszcze jeden przystanek autobusowy. Została zaciągnięta opinia u zarządcy drogi, czyli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościanie. Zarządca drogi wyraził zgodę. Po otrzymaniu tej informacji został przygotowany projekt uchwały, który proponuje, aby wprowadzić do porządku obrad w dniu dzisiejszym. Czy są pytania? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Olszewa? Poprzedni projekt był wpisany w punkcie 14 jako 6. Ten proponuję wprowadzić w podpunkcie 7. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem, kto przeciw, kto z państwa radnych się wstrzymał? Trzynastu radnych głosowało za wprowadzeniem, czyli projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. Przegłosujemy teraz przyjęcie porządku obrad ze zmianami. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami, które przed chwilą wprowadziliśmy? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami 13 radnych głosowało, czyli jednogłośnie te zmiany zostały przyjęte. W punkcie kolejnym porządku obrad mamy przyjęcie protokołu z 74. sesji Rady Miejskiej Śmigla. Szanowni Państwo Radni, informuję, że zapoznałem się z treścią protokołu 74. sesji Rady Miejskiej Śmigla. Protokół wiernie odzwierciedla przebieg sesji i jest do wglądu w biurze Rady. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu, kto jest przeciw, a kto z państwa radnych się wstrzymał? Trzynastu radnych głosowało za przyjęciem protokołu z 74. sesji Rady Miejskiej Śmigla. W kolejnym punkcie mamy przyjęcie protokołu 75. sesji Rady Miejskiej Śmigla. Również zapoznałem się z treścią protokołu, podpisałem protokół, wiernie odzwierciedla przebieg sesji, jest do wglądu w biurze Rady. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu 75. sesji Rady Miejskiej Śmigla? Kto przeciw, a kto z państwa radnych się wstrzymał? Dwunastu radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Przeciw głosów 1 wstrzymujący i przeciw 0, 1 głos wstrzymujący. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. W kolejnym punkcie mamy informację przewodniczącego Rady z działalności między sesjami. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla z działalności za okres od 29 lutego do 10 kwietnia 2024. 2 marca uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych świętej pamięci Marii Nowak, matki naszej radnej. 3 marca wręczałem nagrody uczestnikom pierwszego halowych zawodów sportowo-pożarniczych powiatu kościańskiego, które odbyły się w Borowie. 5 marca wiceprzewodniczący Rady, pan Włodzimierz Trutkowski, uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych
długoletniej pracownicy tutejszego Urzędu Świętej Pamięci Krystyny Bartkowiak. 15 marca wręczałem nagrodę laureatom gminnego konkursu języka angielskiego dla klas 4-6, który odbył się w Starej Przysiece II. 16 marca pani radna Danuta Strzelczyk uczestniczyła w otwarciu wiosennego turnieju mini siatkówki w Nietążkowie. 17 marca na zaproszenie Aldony Cichockiej, założycielki zespołu tanecznego Pryzmat, uczestniczyłem w koncercie z okazji 30-letnia istnienia zespołu. Koncert odbył się w Nietążkowie. 18 i 19 marca wspólnie z panią burmistrz Małgorzatą Adamczak oraz księdzem dziekanem Krzysztofem Mizerskim wręczaliśmy medale nadane przez prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie. Tych par, które otrzymały te medale, było 38. 21 marca uczestniczyłem w spotkaniu wielkanocnym diabetyków koła Śmigiel oraz klubu seniora Tęcza i Słoneczko, które odbyło się w Centrum Kultury w Śmiglu. 21 wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Drutkowski brał udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków Stowarzyszenia Oświatowego imieniem Dezydorego Chłapowskiego w Kościanie. 22 marca wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Drutkowski uczestniczył w obchodach uroczystej sesji Rady Powiatu Kościańskiego oraz 25-lecia samorządu powiatowego w Kościanie, tego odrodzonego nowego samorządu powiatowego. 25 marca wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Drutkowski uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu. W minionym okresie brałem udział w pracach Komisji Rady. Pisma, które wpłynęły do biura, zostały tematycznie przekazane na poszczególne komisje. Proszę bardzo, pan przewodniczący chce zabrać głos. Panie przewodniczący, pani burmistrz, szanowni państwo. Uczestnicząc w uroczystej sesji Rady Powiatu Kościańskiego, zostałem zobowiązany do przekazania pani burmistrz Małgorzacie Adamczak i panu przewodniczącemu Rady Miejskiej Śmigla Wiesławowi Kasperskiemu medali wydanych z okazji 25-lecia powiatu kościańskiego wraz z legitymacjami. Co czynię? Bardzo dziękujemy za przekazane medale. Myślę, że będzie jeszcze okazja podziękować panu staroście i bo muszę zobaczyć i pani przewodniczącej chyba, nie? Tak, patrzę tutaj na legitymacje podpisane przez pana starostę, panią przewodniczącą. Jak się nie uda bezpośrednio, to na pewno się uda telefonicznie. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla. Oddaję głos pani burmistrz. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jedna uchwała jest wykonana, resztę w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. W punkcie kolejnym mamy informację burmistrza Śmigla z działalności za okres od 28 lutego do 10 kwietnia. Proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Państwo otrzymaliście moje sprawozdanie. Jeżeli jest jakieś zapytanie, to jest ten moment. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? No. Nie widzę zgłoszeń.
punkcie kolejnym. Zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Czy ktoś z Państwa sołtysów lub przewodniczących zarządów osiedli chciałby zadać pytanie? Nie widzę. W punkcie 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023. Pan Michał Majer, pracownik urzędu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. W 2023 roku burmistrz Śmigla ogłosiła 6 otwartych konkursów ofert, w ramach których zlecono realizację 16 zadań. Najwięcej z nich, bo aż 8, stanowiły zadania z zakresu rozwoju sportu. I na te zadania wydatkowano kwotę 17,5 tysiąca. 16,5 tysiąca stanowiły zadania z zakresu polityki społecznej i były to 4 zadania. W pozostałych kategoriach, czyli w kulturze, w rozwoju kultury, wspieraniu folkloru, w zakresie turystyki oraz ekologii i ochrony zwierząt było po jednym zadaniu i było to kolejno 3100 zł, 59 tysięcy, 1500 i 5000 zł, czego te 59 tysięcy to jak co roku dotacja dla zespołu Żeńcy Wielkopolscy. Łącznie na wszystkie zadania wydatkowano kwotę 102 600 zł. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń. Przyjmiemy to sprawozdanie w głosowaniu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Trzynastu radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Zostało sprawozdanie przyjęte jednogłośnie. Kolejne sprawozdanie jest to sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu za 2023 rok. Proszę pani kierownik Barbara Kuderska. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Państwo Radni. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej umieszczone jest na stronie internetowej ośrodka w zakładce informacje, dalej sprawozdania i analizy. Także wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane szczegółowym opisem, zachęcam do zapoznania się z tym sprawozdaniem. Najważniejsze kierunki działania Ośrodka Pomocy Społecznej to praca socjalna z osobami i rodzinami wymagającymi wsparcia w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb bytowych, tych zasiłki z pomocy społecznej. Dalej, usługi opiekuńcze i pomoc osobom w opiece nad osobami zależnymi. Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto koordynacja działań służb w obszarze pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz realizacja różnorodnych świadczeń zabezpieczenia społecznego. W ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 30 pracowników. W ramach pomocy środowiskowej zatrudnialiśmy 9 pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny, 9 opiekunek domowych, 4 osoby pracujące w świadczeniach rodzinnych i pozostali pracownicy, 7 osób, to pracownicy administracyjni, kierownik ośrodka. Dodatkowo ośrodek zatrudnił osoby na umowy zlecenie. W ramach pomocy środowiskowej pomocą objęto 336 środowisk, które korzystały z różnych świadczeń z pomocy społecznej. To jest o 44 rodziny mniej niż w roku ubiegłym, czyli niż roku poprzedzającym, czyli o 12% obniżyła się liczba rodzin korzystających z wsparcia. Praca socjalna realizowana była w 176 rodzinach. Jakby policzyć liczbę osób, które były w rodzinach objęte pomocą społeczną i liczbę mieszkańców gminy, to tutaj można wyliczyć, że pomoc trafiła do 3,92% mieszkańców gminy i to jest dosyć taki już na przestrzeni lat, można powiedzieć, znaczący spadek, bo ten odsetek w 2014 roku na przykład wynosił jeszcze raz tyle prawie, 7,73%.
Wśród korzystających z pomocy społecznej przeważają osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe. I na tych 336 środowisk 192 gospodarstwa to były właśnie te osoby samodzielnie gospodarujące. Dalej 89 rodzin z dziećmi, w tym 28 wielodzietnych i 31 niepełnych, a także jakby gospodarstwa wieloosobowe osób dorosłych to jest 55 gospodarstw. Od wielu lat utrzymuje się taka sytuacja, że najczęściej przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest ubóstwo, długotrwała choroba i niepełnosprawność. I jakby policzyć procent osób, których dotyka ten problem wśród korzystających z pomocy społecznej, to jeśli chodzi o ubóstwo, ale to jest takie skrajne ubóstwo, gdzie naprawdę no, to są środki, które pozwalają tylko na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, to jest 42,9% osób, można powiedzieć, że znajdowało się w tym kryzysie ubóstwa. 42,6% rodzin borykało się z problemem długotrwałej choroby i 34,2% to są rodziny, w których występowała niepełnosprawność. Wydatki na pomoc społeczną z różnego rodzaju świadczeń pieniężnych i rzeczowych, łącznie wydatkowana kwota to jest 1 112 000 zł. To są zasiłki celowe, okresowe, stałe, składki zdrowotne, posiłki, pomoc dla obywateli Ukrainy. Natomiast pomoc usługowa, jej wartość wynosiła 1 602 898 zł. I na tą pomoc usługową składa się głównie usługi opiekuńcze, domu pomocy społecznej, a także opieka wytchnieniowa, asystencja dla osób niepełnosprawnych i teleopieka. W ubiegłym roku takie nowe zadanie, które Ośrodek Pomocy podejmował, to było przystąpienie do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Z takiej pomocy korzystało 6 osób. Dodatkowo ośrodek też już kolejny rok realizował taki program Opieka Wytchnieniowa. I tutaj chyba 11 opiekunów otrzymało wsparcie w ramach tego programu. W ubiegłym roku też dużym takim wyzwaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej było zmiana systemu wsparcia osób w kryzysie przemocy w rodzinie. Powoływaliśmy nowy zespół interdyscyplinarny, pani burmistrz powołała nowy zespół interdyscyplinarny. Tutaj ośrodek działał i specjaliści działali w oparciu o nową procedurę niebieskiej karty. W ubiegłym roku w takim kryzysie przemocy w rodzinie realizowaliśmy pomoc w 63 gospodarstwach domowych. Zamknęliśmy 40 takich tych procedur, czyli jakby stwierdzono zakończenie przemocy w 40 sytuacjach, ale też w tych 40 uznano, że 16 sytuacji to były sprawy jakby prowadzone, które należało zakończyć, ponieważ zostały one wszczęte bezzasadnie. Inne działania pomocy społecznej w ubiegłym roku to bardzo ważny też taki aspekt naszej działalności, to wspieranie rodzin przeżywających trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Tutaj zatrudniamy asystentów rodziny, prowadzimy poradnictwo. W ubiegłym roku taką nowe zadanie to realizacja szkoły dla rodziców też mieliśmy. Generalnie asystenci rodziny, mamy jedną panią zatrudnioną na umowę zlecenie i też panią na umowę o pracę, realizowały pracę w 23 rodzinach, gdzie opieką obejmowano 59 dzieci. Ośrodek prowadzi także poradnictwo specjalistyczne. Tutaj mamy psychologa i prawnika. To jest w ramach gminnego punktu wsparcia rodziny. Ważnym zadaniem też jest prowadzenie klubu seniora Tęcza. Tutaj 4 razy w tygodniu są zajęcia z seniorami, 15 osób przychodzi na takie zajęcia. Inne zadanie to też realizacja opieki na odległość, tak zwana teleopieka. 22 osoby korzystały z tych prac, z tego wsparcia. Mamy prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych. Wydajemy kartę dużej rodziny. W ubiegłym roku ponadto mieliśmy jeszcze też realizację stypendiów szkolnych. Tutaj 47 uczniów było objętych pomocą. Ustalamy prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w sytuacji, kiedy ktoś nie ma uprawnienia do objęcia opieką zdrowotną. To też jest taka możliwość, że ośrodek takie sprawy prowadzi. Tu mieliśmy 34 decyzje w tym zakresie. Jeśli chodzi o wsparcie dla obywateli Ukrainy, to realizujemy pomoc w zakresie dożywiania dla 18 dzieci w ubiegłym roku, stypendia szkolne dla 11 dzieci, jednorazowe dodatki, takie jakby ktoś tutaj pojawi się w naszej
na naszym, w naszej gminie i po raz pierwszy tutaj zamieszka w Polsce, no to ma prawo do takiego jednorazowego dodatku 300 zł na osobę. W ubiegłym roku tak 48 osób było objętych taką pomocą. Realizowaliśmy dla jednej rodziny zasiłek okresowy, 20 rodzin świadczenia rodzinne, świadczenie opiekuńcze dla dwóch rodzin. Razem to była pomoc o wartości około 130 tysięcy złotych, ale to są środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy. W ramach świadczeń zabezpieczenia społecznego ośrodek realizował różnego rodzaju dodatki. To był dodatek głównie refundacja podatku VAT oraz dodatek elektryczny i już takie końcówka świadczeń w ramach dodatku węglowego, te sprawy, które nie zakończyły się w roku 2022. W ramach pomocy rodzinom, takiej pomocy, która jakby no nie wymaga przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, to realizujemy zasiłki opiekuńcze dla opiekunów osób zależnych, niepełnosprawnych, to jest prawie 5 milionów złotych, 4 miliony 895 tysięcy i 378 złotych, zasiłki pielęgnacyjne dla osób niepełnosprawnych 1 635 tysięcy 872 złote, zasiłki rodzinne 1 520 577 złotych, i dalej świadczenie rodzicielskie i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tu już są kwoty niższe. Ośrodek też jest jednostką, która wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób, których rodzice biologiczni nie wywiązują się ze swojego obowiązku alimentacyjnego. I tutaj w ramach tej pomocy udzieliliśmy świadczeń dla 88 osób uprawnionych. Współpracowaliśmy ze 160 dłużnikami alimentacyjnymi, współpracowaliśmy, to znaczy działaliśmy w takim kierunku, aby te osoby zwracały wypłacone przez nas świadczenia. I tutaj wydatki w ubiegłym roku to było około 395 600 zł. W ramach tych działań z dłużnikami alimentacyjnymi pozyskaliśmy zwroty w wysokości 318 015 zł. Ogółem koszt funkcjonowania ośrodka w ubiegłym roku to było 15 milionów 56 629 zł. Z tego ze środków budżetu gminy to jest 5 milionów 592 460 zł i to jest około 500 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. Dotacji 3,5 miliona. Tak, czy 592, a wcześniej 3 miliony, tak? W roku wcześniej, 2022. Pozyskane i przyznane gminie Śmigiel dotacje zewnętrzne to kwota 11 464 tysiące i 169 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No wzrostu jest o pół miliona. Czym to jest spowodowane? Czyli to są też zwiększone koszty utrzymania ośrodka, zwiększone koszty usług opiekuńczych, domów pomocy społecznej. Bo rok wcześniej tam było 200 tysięcy. Sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Tam było zadawanych pytań, sprawy były analizowane, wyjaśniane, ale mnie nadal nurtuje sprawa tych niebieskich kart. Bo jest wszczęte, jest nadanie niebieskiej karty, a później to się uchyla. No jakoś dziwny mechanizm. Ja nie wiem, czy tak, panie po komu się łatkę przylepi, a później się mówi, że no sorry, niesłusznie, to nic się nie stało, bo przecież dokumenty idą do sądu. Nie wszystkie, panie przewodniczący, dokumenty idą do sądu. Sprawa wygląda tak, że w momencie, kiedy osoba, która czuje, że doznaje przemocy, zgłasza taką sytuację pracownikowi socjalnemu albo policjantowi, to w tym momencie my przyjmujemy takie zgłoszenie. Jeżeli jest podejrzenie występowania przemocy, to obowiązkiem pracowników różnych służb, na przykład pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, policji, ich obowiązkiem jest przyjęcie takiego zgłoszenia i wypełnienia formularza niebieska karta A. I dopiero później, znaczy w następnym etapie powoływana jest grupa diagnostyczno-pomocowa i te osoby poprzez analizę sytuacji ustalają, czy rzeczywiście wymagana jest dalsza praca. Sąd, z tego co sąd tylko pod uwagę bierze tylko te sprawy, które zakończyły się i w których uznano, że jest przemoc w rodzinie. Natomiast w sytuacji, kiedy postępowanie zostało zakończone, to nie można uznać.
taka informacja już wtedy sąd nie bierze pod uwagę w swoim postępowaniu tego zdarzenia, tak? Jeśli chodzi o ośrodek pomocy społecznej, tutaj i zespół interdyscyplinarny, to my mamy obowiązek powiadamiania sądu, a także prokuratury w przypadku przestępstwa przemocy. Powiadamiamy też sąd, kiedy są dzieci, ale najpierw zawsze podejmujemy współpracę z rodziną i tylko w sytuacji, kiedy nie widzimy zmiany albo widzimy, że sytuacja jest na tyle trudna, że wymaga interwencji jeszcze innych służb, to wtedy powiadamiamy te jednostki. Natomiast w momencie, kiedy kiedy osoba doznająca przemocy, ale także, a przede wszystkim osoba, która stosuje przemoc, współpracuje z nami i stosuje się do naszych wytycznych i widzimy, że sytuacja w rodzinie jest nie stwarza to zagrożenia dla rodziny, to my nie zawsze informujemy te służby, nie zawsze w takiej rodzinie jest kurator przyznawany. Skoro na ten temat rozmawiamy albo to tu jest przekazywane, to moje, co budzi moje zdziwienie? Jest zgłoszenie, tak. Nie wyjaśnia się, tylko nadaje się niebieską kartę, tak. A później się wyjaśnia. I później, jeżeli osoby stwierdzą, że postępowanie dalsze jest bezzasadne, niebieska karta jest zamykana i uznaje się sprawę tak za niebyłą. Prawo, to ja tego z prawem się nie dyskutuję. Tak. Tylko jeżeli jest w taki sposób to załatwiane, to patrząc na daną sytuację, jest to co najmniej dziwaczne. Najpierw się daje wyrok, a później się sprawdza, czy wyrok jest zasadny lub nie. Panie przewodniczący, ja z kolei uważam, panie przewodniczący, że założenie niebieskiej karty nie jest wyrokiem. To jest dopiero wszczęcie procedury i zbadanie sprawy. Natomiast trzeba wysłuchać każdą osobę, która zgłasza nam, że znajduje się w trudnej sytuacji i najpierw dać głos osobom, które mogą być krzywdzone, tak? Dobrze. Tak przy okazji wyraziłem swoje zdanie albo dziękuję. Ciekawość, albo pewnie żeby to również dotarło do osób, które nas oglądają, jak to dziwnie funkcjonuje. No ale tak mówi prawo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przegłosujemy przyjęcie sprawozdania. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto z Państwa się wstrzymał? Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 13 radnych głosowało za przyjęciem. Dziękuję pani kierownik. I w punkcie kolejnym mamy sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Śmigla z działalności za rok 2023. Bo tak jak mamy, słucham, pani przewodnicząca, tak mamy zapisane w statucie, że komisja rewizyjna składa sprawozdanie do końca kwietnia. Komisja pracowała, przygotowała sprawozdanie. Oddaję głos pani przewodniczącej. Proszę. Szanowni Państwo, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2023. Podstawą działania Komisji Rewizyjnej w 2023 roku był plan pracy przyjęty uchwałą nr 56/452/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła łącznie 11 protokołowanych posiedzeń. Komisja dokonała oceny wykonania budżetu gminy za rok 2022 i sformułowała wniosek w sprawie absolutorium urzędującemu burmistrzowi Śmigla Małgorzacie Adamczak z wykonania budżetu za rok 2022. W roku 2023 komisja zajęła się następującymi sprawami. 9 marca omówiono realizację uchwał Rady Miejskiej Śmigla za rok 2022 oraz zapoznano się z rejestrem skarg i wniosków za 2022 rok. Dokonano analizy przetargów i zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Miejski Śmigla oraz przygotowano i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
21 marca dokonano kontroli w Szkole Podstawowej imienia Konstytucji 3 Maja w Śmiglu obejmującej wykonanie budżetu za 2022 rok. Nieprawidłowości nie stwierdzono, komisja nie wniosła uwag i zastrzeżeń do czynności objętych kontrolą. Komisja zauważyła, iż wskazany byłby remont boiska szkolnego. 30 marca 2023 roku omówiono sprawy związane z zabudową mieszkaniową w Śmiglu. 8 maja zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Śmigiel za 2022 rok. Omówiono raport o stanie gminy Śmigiel. 11 maja dokonano kontroli w Centrum Kultury w Śmiglu obejmującej wykonanie budżetu za 2022 rok. Nieprawidłowości nie stwierdzono, komisja nie wniosła uwag i zastrzeżeń do czynności objętych kontrolą. 16 maja omówiono działalność Zakładu Komunalnego w Śmiglu. 22 maja komisja omówiła i zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śmigiel za 2022 rok. Komisja zapoznała się i omówiła sprawozdania finansowe i opisowe za 2022 rok złożone przez jednostki budżetowe gminy oraz zapoznała się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Śmigiel. Przyjęła wyjaśnienia burmistrza Śmigla i skarbnika Śmigla odnośnie wykonania budżetu i podjęła uchwałę o udzieleniu burmistrzowi Śmigla absolutorium za 2022 rok. Stworzono opinię komisji o wykonaniu budżetu gminy Śmigiel za 2022 rok. 12 października omówiono stawki podatkowe na rok 2024. 4 grudnia komisja spotkała się z przedstawicielami firmy Domrel w sprawie omówienia elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Omówiono diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Śmigiel. 27 grudnia członkowie komisji opracowali plan pracy na 2024 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania? Nie ma pytań. Przyjmiemy sprawozdanie w głosowaniu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Trzynastu radnych głosowało za sprawozdaniem. Jednogłośnie, dziękuję. W punkcie 12 jest sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Śmigla z działalności za rok 2023. Panie Przewodniczący, proszę. Szanowni Państwo, sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Śmigla z działalności za rok 2023. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 8 kadencji powołana została uchwałą nr 2/5/2018 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 listopada 2018 roku w składzie Michał Skrzypczak, przewodniczący, Mirosław Pawlak, zastępca przewodniczącego oraz członkowie Wojciech Adamczewski, Danuta Szczelczyk i Rafał Klem. Uchwałą nr 22/217/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmieniono skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radnego Wojciecha Adamczewskiego zastąpiła radna Gabriela Kasperska. W okresie sprawozdawczym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła łącznie 11 protokołowanych posiedzeń. W roku 2023 komisja zajęła się następującymi sprawami. Punkt pierwszy. 30 marca 2023 roku omówiono sprawy związane z zabudową mieszkaniową w Śmiglu. Punkt drugi. 18 kwietnia 2023 roku omówiono sprawozdanie z pracy komisji za 2022 rok. Punkt trzeci. 8 maja 2023 roku omówiono i zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śmigiel za 2022 rok oraz omówiono raport o stanie gminy Śmigiel. Punkt czwarty. 16 maja 2023 roku komisja zapoznała się z działalnością Zakładu Komunalnego w Śmiglu spółka z o.o. Punkt piąty.
12 października 2023 roku Komisja omówiła stawki podatkowe na rok 2024. Punkt 6. 4 grudnia 2023 roku Komisja spotkała się z przedstawicielami firmy Domrel. Punkt 7. 4 grudnia 2023 roku Komisja omówiła diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Śmigiel. Punkt 8. Ponadto członkowie komisji omawiali i opiniowali pisma, które zostały skierowane na komisję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Przegłosujemy przyjęcie sprawozdania. Proszę o założenie głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Kto przeciw? Kto się z Państwa wstrzymał? Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. W punkcie 13 porządku obrad sesji mamy sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Śmigiel za pierwszy kwartał 2024 roku. Pierwsze sprawozdanie jest to sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Oddaję głos Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo, w pierwszym kwartale 2024 roku Komisja Rewizyjna odbyła 4 protokołowane posiedzenia, na których omówiono realizację uchwał Rady Miejskiej Śmigla za rok 2023, dokonano analizy przetargów i zamówień publicznych za 2023 rok, przygotowano i zatwierdzono sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok, przeprowadzono kontrolę z wykonania budżetu za 2023 rok w Ośrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu oraz przeprowadzono kontrolę z wykonania budżetu za 2023 rok Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pan Przewodniczący, proszę. Szanowni Państwo, sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za pierwszy kwartał 2024 roku. W omawianym okresie Komisja odbyła jedno protokołowane posiedzenie, na którym omówiono i zajęto stanowisko w sprawie pisma skierowanego na komisję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Uwagi nie widzę. Kolejne sprawozdanie jest to sprawozdanie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Pani Przewodnicząca, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 marca 2024 Komisja odbyła 3 protokołowane posiedzenia, na których omówiono i zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Omówiono i zajęto stanowisko w sprawie pism skierowanych na komisję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych, wiceprzewodnicząca komisji, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych za okres 1.1.24 do 31.3.24. W omawianym okresie Komisja odbyła 5 protokołowanych posiedzeń, na których omówiono i zaopiniowano projekt uchwały na sesję, omówiono i zajęto stanowisko w sprawie pisma skierowanego na Komisję, omówiono bezpieczeństwo w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w rejonie szkół i przedszkoli, omówiono roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kościońskiego 2023. Omówiono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Śmigiel za rok 2023. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Komisja Planowania i Rozwoju Gminy, Pan Przewodniczący, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, proszę kolegę radnego Sławomira Szudrę o przedstawienie, ponieważ nie byłem obecny na posiedzeniu komisji, kiedy to było omawiane. Tak samo z projektem uchwały później. Dobrze. Pan wiceprzewodniczący, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie z pracy Komisji Planowania i Rozwoju za okres od 1 stycznia 2024 rok do 31 marca 2024. W omawianym okresie Komisja odbyła 4 protokołowane posiedzenia, na których omówiono i zaopiniowano projekty uchwał na sesję,
omówiono i zajęto stanowisko w sprawie pism, jakie zostały skierowane na komisję. Dziękuję. Dziękuję. Pytań nie widzę. Proszę pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie z prac Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska za pierwszy kwartał 2024 roku. W omawianym okresie komisja odbyła 4 protokołowane posiedzenia, w tym uczestniczyła we wspólnych posiedzeniach Komisji Rady, na których omówiono i zaopiniowano projekty uchwał na sesję, omówiono i zajęto stanowisko w sprawach pism kierowanych na komisję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do kolejnego punktu. W punkcie 14 mamy podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała jest to uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Śmigiel na rok 2024. Pani skarbnik, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zmiany w uchwale budżetowej są w zakresie dochodów, wydatków i przychodów. Po stronie dochodów proponujemy wprowadzić zwiększenie o kwotę 109 100 w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Są to, szanowni państwo, dotacje w formie pomocy finansowej, jakie gmina Śmigiel otrzyma i otrzymała od z województwa wielkopolskiego na następujące zadania. Zakup drzew miododajnych, jest to kwota 20 000 zł. Następnie mamy przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie. I to jest program na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. I tutaj jest kwota, szanowni państwo, 37 500 zł. I mamy jeszcze pomoc finansową w zakresie budowy i renowacji zbiorniku wodnej małej retencji na zadanie renowacja zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 1,72 hektara usytuowanego na działkach w Śmiglu w kwocie 51 600 zł. Następnie, szanowni państwo, otrzymuje gmina Śmigiel nadal środki z Funduszu Pomocy na wszelkiego rodzaju zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Tutaj mamy 23,75 zł na wydawanie numeru PESEL. Szanowni państwo, zgodnie z ustawą nową mamy taką kategorię nową po stronie dochodów. Po raz pierwszy w budżecie gminy Śmigiel subwencja rozwojowa. Część rozwojowa subwencji ogólnej, tak nazywa się rozdział, gdzie tą subwencję rozwojową wprowadzamy. Gmina Śmigiel otrzymuje już w tej chwili, bo otrzymujemy co miesiąc 1/12 tej subwencji. To jest kwota 1 8 136 zł. Ta kwota pozwoliła nam zmniejszyć planowane zadłużenie. Szkoły podstawowe, tutaj drobne zwiększenie 500 000 zł na wniosek dyrektora jednostki oświatowej. Następnie pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej, tutaj 40 800 po dochodach. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę refundacji podatku VAT, czyli tak zwany dodatek gazowy. Następnie, szanowni państwo, ostatnia pozycja po dochodach to pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Jest aktualizacja pomocy finansowej z powiatu kościańskiego, jaką gmina Śmigiel otrzymuje na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, zbiórką i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych zawierających azbest na plus 5 tysięcy zł. Po wydatkach. Szanowni państwo radni, po wydatkach wprowadzamy i tworzymy nowe zadanie majątkowe, renowacja zbiornika wodnego małej retencji. Całkowita wartość tego zadania to 200 000 zł, to zadanie inwestycyjne. Następnie, szanowni państwo, mamy drobne oszczędności na dostarczaniu energii elektrycznej. To są wydatki związane z klastrem energii. Drogi publiczne gminne, tutaj zwiększamy o kwotę 70 210, to jest widoczna i dotacja, i wkład własny na zadaniu majątkowym przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie. To zadanie także jest współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w Zygmuntowo. Następnie, szanowni państwo, mamy w urzędach drobne zmiany wynikające z planowanymi wyższymi wydatkami z tytułu umów zlecenia. Na pozostałej działalności mamy środki z Ukrainy, PESEL 23 zł 75 groszy. Szkoły podstawowe analogicznie do dochodów mamy po stronie wydatków zwiększenie o 510 i mamy, szanowni państwo, w tej uchwale rozliczenie środków z profilaktyki alkoholowej
zwiększamy o kwotę 131 493 zł i 14 groszy. To są środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2023, a mianowicie w roku 2023 dochody wykonano w kwocie wyższej od planu o 26 206 zł 80 groszy. Natomiast wydatki wykonano o kwotę 105 286 zł, 34 groszy mniej aniżeli ustalony plan, co daje nam do wprowadzenia w roku 2024 kwotę 131 493 zł i 14 groszy. Następnie, Szanowni Państwo, drobne przesunięcie na wniosek Pani Kierownik OPS w zakresie zasiłków okresowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 7217 zł. Jak Państwo widzicie, podnosimy praktycznie w każdej klasyfikacji i to zarządzeniem i to uchwałą środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ponieważ przeliczenie tegoroczne jest wyższe w stosunku do, ta kwota bazowa jest wyższa i daje nam wyższe niestety wartości do zabezpieczenia w tym zakresie. Wspieranie rodziny, to także mamy przesunięcia wyłącznie między paragrafami. Natomiast w utrzymaniu, tutaj jeszcze wyżej były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę refundacji podatku VAT. Pragnę tylko zauważyć, że środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID możemy zmieniać, korygować wyłącznie uchwałą państwa, czyli uchwałą Rady. Burmistrz nie ma żadnych przepisów prawa, które by pozwalały burmistrzowi zmieniać te kategorie zarządzeniem. Stąd zawsze musimy czekać na Radę, aby zaktualizować tą wartość. Kiedyś był dokument związany ze COVID-em, który dawał takie upoważnienie. Od 2 lat takiego upoważnienia nie ma. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Tutaj wprowadzamy wydatki na zakup drzew miododajnych zgodnie z dotacją z województwa wielkopolskiego. W kulturze ochrony dziedzictwa przenosimy między paragrafem związanym z zakupem energii do zakupu energii na boiskach sportowych i okwir, Szanowni Państwo, także trochę zmienia w swoich zadaniach, mianowicie zmienia ilość piłkochwytów, natomiast będzie zakupował także bramki, więc takie zmiany też tutaj czynimy. I Szanowni Państwo, przychody, tutaj dużo się dzieje, ponieważ po raz wprowadzamy w przychodach paragraf 905, czyli tak zwane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Tutaj 331 493 zł 14 groszy są to środki z profilaktyki alkoholowej. Następna pozycja, wolne środki, wprowadzamy kwotę 371 699 zł. Po części finansujemy im wkłady własne, ale po części też obniżamy kredyt. I ostatnia pozycja, właśnie przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Tutaj zmniejszamy tę kwotę o 1 200 000. Do uchwały burmistrz Śmigla w dniu dzisiejszym, zgodnie z pismem odczytanym przez pana przewodniczącego Rady, złożyła autopoprawkę. Autopoprawka wynika przede wszystkim z zarządzeniem, jakie burmistrz Śmigla musiała podjąć w przeddzień wyborów, mianowicie 5 kwietnia 2024 roku. Wprowadzaliśmy wówczas plany i po dochodach, i po wydatkach związane z przeprowadzeniem wyborów, wypłatą diet i dowozem na wybory. I te kategorie spowodowały nam zmiany zarówno po stronie wydatków, jak i po stronie dochodów. Następnie drobne zmiany, jakie ostatecznie jeszcze tutaj wynikają także z wyborów, mamy w lokalnym transporcie zbiorowym, czyli to jest ten bezpłatny transport gminny na wybory. Kwota złoto 87 przesuwamy między paragrafami, aby dotację wykorzystać w całości i nie zwracać, nie ukrywam, do wojewody. I drobne zmiany w samych wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików, to są szereg drobnych kwot przesuwanych z paragrafu do paragrafu, także aby pozwoliło nam to w całości wykorzystać dotację. I Szanowni Państwo, jeszcze jedna jednostka oświatowa przesuwa kwotę 90 zł w związku z tym, że będziemy za chwileczkę wybierać wykonawcę, jeżeli chodzi o ubezpieczenie mienia i zabezpieczamy sobie wstępnie plany na bazie szacunków brokera. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był omawiany na Komisji Finansowo-Gospodarczej. Bez autopoprawek proszę Panią Przewodniczącą o opinię. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrz, Szanowni Państwo, projekt ten został zaopiniowany przez Komisję Finansowo-Gospodarczą pozytywnie, ale tak jak Pan Przewodniczący przed chwileczką powiedział, bez autopoprawek. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Pytanie moje kieruję do Pani Skarbnik, bo tam mamy część rozwojową subwencji ponad 1 000 000 zł. I gdzie ona tam później się znajduje? Na co ją wydajemy? Szanowni Państwo, nie wydajemy. Ta część subwencji rozwojowej powoduje, że obniżamy planowany do zaciągnięcia kredyt. Tak jak wspomniałam na początku sesji, w uchwale budżetowej tej pierwotnej, pierwszej, w której Państwo uchwaliliście budżet na rok 2024, planowana kwota kredytu było to 5 700 000 zł. Ponieważ jestem już po ostatecznym przeliczeniu i wolnych środków i otrzymaliśmy dopiero tak naprawdę w koniec bodajże lutego tą subwencję rozwojową, wcześniej nie było informacji, czy ona będzie. Wprawdzie było w uchwale, ale w zeszłym roku nam jakby zniesiono możliwość otrzymania, w tym roku ją mamy. Na tej bazie stwierdziliśmy, że tutaj warto jednak trzymać w ryzach to zadłużenie i obniżyć tą kwotą. Czyli kwotę kredytu obniżamy. Tak, jest widoczna pozycja, już panu radnemu pokazuję. Paragraf 952, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. To jest załącznik przychody i rozchody budżetu. Tutaj zmniejszamy o kwotę 1 200 000. Czyli ja dokładam do subwencji rozrodowej jeszcze odrobinę wolnych środków, aby tę kwotę zaokrąglić. Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Łączny. Ja mam pytanie odnośnie renowacji zbiornika wodnego małej retencji. Coś więcej na ten temat, bo dostaliśmy dotację 51 tysięcy na to, a pozostała kwota będzie? Pozostała kwota pochodzi z środków wolnych w tej chwili. Dziękuję. A coś więcej na temat tego, tej renowacji zbiornika można prosić? Pan Rafał Schumacher. To jest renowacja w zasadzie trzech zbiorników. Pierwszy to jest ten zarośnięty taki trzciną na ulicy Wodnej, działka 252, a dwa kolejne są w kierunku stawu Egilizae, który już mamy po renowacji. Jest jeden staw, w którym teraz jest woda i następnie jest taki malutki stawek i później jest Egilizae. I te dwa za Egilizę w stronę Winnickiej. Rozumiem, że wyjaśnienie jest wystarczające. Dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń. Najpierw przegłosujemy przyjęcie autopoprawek, następnie przegłosujemy podjęcie uchwały. Proszę o założenie głosowania. Za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Śmigiel na rok 2024 głosów 13. 13 radnych bierze udział w sesji, czyli jednogłośnie. Teraz przegłosujemy podjęcie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, a kto Państwa z radnych się wstrzymał? Trzynaście za, przeciw, wstrzymujących nie było, jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigiel na lata 2024-2035. Pani skarbnik, ponownie proszę. Szanowni Państwo radni, wieloletnia prognoza finansowa gminy Śmigiel. Tutaj oprócz zmian po stronie dochodów, wydatków i przychodów, które zostały zaprezentowane przed chwilą podjętej uchwale budżetowej, zmieniamy także przedsięwzięcia. Mianowicie usuwam z załącznika numer 2 przedsięwzięcia związane z klastrem energii, ponieważ przepływ pieniężny ma być tylko w roku 2024. W porozumieniu z Regionalną Izbą Obrachunkową uznaliśmy, że niepotrzebnym jest, aby te przedsięwzięcia były w tej uchwale. To jest przygotowanie wniosku aplikacyjnego, działania edukacyjne, audyt budynków użyteczności, przygotowanie wniosku kolejnego, mikroinstalacja, budynki użyteczności publicznej. Do tej uchwały
do tego projektu uchwały. W dniu dzisiejszym także zostały złożone autopoprawki. One wyłącznie dotyczą załącznika numer 1 i obejmują zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków. Po stronie dochodów wynikające z zarządzenia burmistrza Śmigla podjętego 5 kwietnia 2024 roku. Natomiast po stronie wydatków obejmują wyżej wskazane zarządzenie oraz drobne zmiany w paragrafach i oświaty, i wyborów, i dowozu na wybory, które zostały zaprezentowane w autopoprawkach do uchwały budżetowej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Również ten projekt uchwały omawiała Komisja Finansowo-Gospodarcza. Pani Przewodnicząca, proszę. Szanowni Państwo, również projekt tej uchwały Komisja Finansowo-Gospodarcza zaopiniowała pozytywnie. Tak. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń. Wobec tego najpierw przegłosujemy wprowadzenie autopoprawek, następnie przegłosujemy podjęcie uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigie na lata 2024-2035 13 głosów, czyli jednogłośnie. Teraz przegłosujemy podjęcie uchwały. Za podjęciem uchwały 13 za, przeciw, wstrzymujących 0, jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, jednogłośnie uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Śmigiel nieruchomości gruntowej położonej w Czaczu, wchodzącej w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Pan Rafał Schumacher, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Projekt uchwały dotyczy działki 490/4. Działka ta stanowi drogę. Jest to ulica Parkowa w Czaczu. I przejęcie tej działki jest niezbędne w celu zapewnienia dojazdu do działki 493/3 w Czaczu, gdzie planuje się budowę hali sportowej dla zespołu szkół w Czaczu. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały omówiony na Komisji Planowania i Rozwoju Gminy. Tak jak tutaj upoważnił pan przewodniczący komisji, opinię przedstawił wiceprzewodniczący komisji, pan radny Sławomir Szudra. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, pani burmistrz, Wysoka Rado. Projekt uchwały był omawiany na Komisji Planowania i Rozwoju i otrzymał opinię pozytywną. Dziękuję. Dziękuję. Tak, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan przewodniczący Drutkowski. Proszę bardzo, pani radna Jaworska, następnie tutaj pan przewodniczący. Dziękuję pani przewodniczący za udzielenie głosu. Chciałabym w tym temacie dopytać, bo mamy temat sali gimnastycznej. Wiemy, że koncepcja została opracowana. Chciałabym się dowiedzieć, na jakim etapie jest opracowanie projektu tej sali gimnastycznej i czy teren pod salę gimnastyczną już ostatecznie jest w rękach gminy Śmigiel. Pani burmistrz, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeszcze raz, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Koncepcja jest, ale niestety jeszcze nie mamy przekazanej jakby tej ziemi ze względu na to, że musimy zrobić ten podział. Także czekamy. Dopiero jak otrzymamy przekazaną ziemię, to wtedy będziemy mogli robić projekt. Dziękuję wcześniej. Bardzo. Nie ma takiej możliwości nawet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Dziękuję. Pan przewodniczący, proszę. A moje pytanie dotyczy przejmowanej działki. Studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ona jest w części przeznaczona pod drogę gminną, a w części położona jest w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. I tu czytamy gleby chronione przed użytkowaniem nierolniczym. A my chcemy ją w całości pod drogę gminną. Czy nie ma tu sprzeczności? Proszę.
No w studium tak było zapisane i tak zawarte, tak naprawdę jest to ulica Parkowa i jest ona drogą i będzie cały czas drogą. Czyli nie ma raczej nie ma sprzeczności. No bo część działki jest rolnicza, nie? Dobrze, dziękuję za wyjaśnienie. Czyli w geodezji figuruje jako rola, jako droga. Jako droga. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Ja bym miał prośbę o przekazanie pozostałym radnym, bo nie wiem, czy wszyscy widzieli, jak wygląda ta koncepcja tej sali gimnastycznej. Może na maila, żeby była podesłana. Albo... Dziękuję. Pani burmistrz, proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, nie ma problemu, bo jest konsultacja z panią konserwator zabytków, więc myślę, że teraz będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Przyślemy. Dziękuję. Więcej zgłoszeń. Pan radny Grzelczyk. Może tak, to słuszna uwaga, bo Ania ma, pani radna Jaworska i kolega Łączny pytają o koncepcję. Nie są przekazane jeszcze do końca grunty i faktycznie dobrze by było, bo być może w momencie, kiedy już zacznie to być projektowane, żeby potem się nie okazało, że mogło być inaczej albo zupełnie, albo trochę, a już będzie za późno. To jest dobry moment. Dzięki. Proszę, pani burmistrz. Szanowni państwo, to tak naprawdę będzie decydowała w większości pani konserwator, nawet jakbyśmy chcieli tak, a nie inaczej, to decyzja jest pani ręka konserwator, niestety. No, chcieliśmy troszeczkę inaczej, musieliśmy koncepcję zmienić, ale tak jak tu pan radny mówi, nim zaczniemy robić projekt, to państwo będziecie widzieć w trakcie projektu, jak ma wyglądać ta sala. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Więcej zgłoszeń nie ma. Przegłosujemy podjęcie uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, a kto z państwa radnych się wstrzyma? Trzynaście głosów za podjęciem uchwały, przeciw, wstrzymujących nie było, jednogłośnie. Kolejna uchwała, projekt uchwały. To projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Śmigie na lata 2024-2030. Pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym przygotowanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach ustawa nakłada realizację takich zadań jak ograniczenie zjawiska przemocy, wsparcie osób doznających przemocy domowej oraz zapobieganie krzywdzenia dzieci w rodzinie. I te zadania zostały ujęte właśnie w programie przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Śmigie na lata 2024-2030. Program określa podstawowe cele, zadania, wskazuje instytucje zaangażowane do realizacji programu, sposób monitorowania i finansowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Spraw Społecznych. Proszę bardzo. Pani wiceprzewodnicząca. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały był omawiany na Komisji Spraw Społecznych i otrzymał opinię pozytywną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma... Pan radny Grzelczyk, proszę. Ja może tylko chciałbym dopytać, czy są jakieś zmiany w stosunku do tego, w tym programie coś nowego się pojawiło w stosunku do tego, który obowiązuje jeszcze do tej pory na te następne lata. Czy jest coś, czego nie było? Generalnie te zasady, to one są dosyć ogólnie opisane, ale myślę, że nie. My zakładamy tutaj przede wszystkim nadal poradnictwo specjalistyczne, realizacja prac w grupach diagnostyczno-pomocowych, funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. Takim nowym zadaniem, jakie teraz podejmowaliśmy, było od ubiegłego roku zajęcia dla rodziców podnoszące ich kompetencje wychowawcze, tak zwana szkoła dla rodziców. Kampanie informacyjne w szkołach, także zamierzamy po prostu nadal realizować te zadania. Określone na 7 lat przyjmujemy, czyli na długi okres czasu. To jest jakby no, pokrywa się. Proszę? Ale możemy zmieniać. Oczywiście, tak, panie przewodniczący. Ten okres pokrywa się również z takim krajowym programem przeciwdziałania przemocy domowej.
zgłoszeń nie ma, przegłosujemy podjęcie uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Śmigiel na lata 2024-2030? Jednogłośnie uchwała została podjęta, 13 głosów za. Dziękuję pani kierownik. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatów na ławników do sądu rejonowego w Kościanie. Prezes sądu rejonowego w Kościanie wystąpił do gminy, aby dokonać dodatkowego naboru na ławników. W lutym powołaliśmy zespół odnośnie opiniowania złożonych wniosków. Wpłynął jeden wniosek. Zespół odbył posiedzenie. Wniosek spełnia wymogi formalne. Ale wymagane jest zasięgnięcie opinii komendanta wojewódzkiego policji i aby mógł wystąpić do komendanta, rada musi upoważnić mnie, aby w imieniu rady wystąpić. W związku z tym jest przygotowana ta uchwała i podjęcie tej uchwały jest zasadne. Czy są pytania? Nie widzę. Przegłosujemy. Kto z państwa radnych jest za podjęciem omawianej uchwały? Kto jest przeciw, a kto z państwa się wstrzymał? Za, przeciw, 0, wstrzymujących, 0, jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały jest to projekt uchwały, który wprowadzony do porządku obrad na dzisiejszej sesji, na początku dzisiejszej sesji. Jest to projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia zobowiązań długoterminowych. Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Czy są pytania? Nie było przy przedstawieniu pytań. Rozumiem, że wszystko jest jasne. Przegłosujemy podjęcie tejże uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto przeciw, kto z państwa radnych się wstrzymał? Głosów za, przeciw i wstrzymujących nie było. Kolejny, 7, czyli ostatni projekt uchwały, jest to projekt uchwały, który był również wprowadzony do porządku obrad w dniu dzisiejszym. To jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Olszewa. Oddaję głos panu przewodniczącemu Komisji Spraw, Wniosków i Petycji. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, w dniu 28 grudnia 2023 roku do Rady Miejskiej Śmigla wpłynęła petycja mieszkańców Olszewa dotycząca wyznaczenia nowego przystanku autobusu szkolnego w miejscowości Olszewo przy posesji 9B. W dniu 9 stycznia 2024 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie, na którym wnikliwie przeanalizowała złożone pismo, które uznano za petycję. Zdecydowano, że postawienie przystanku jest zasadne, natomiast poproszono kierownika infrastruktury o przeanalizowanie tej sprawy z Zarządem Dróg Powiatowych w Kościanie. W dniu 4 marca 2024 roku wpłynęło pismo do Rady Miejskiej Śmigla od kierownika Wydziału Infrastruktury nawiązujące do korespondencji w tej sprawie. Poinformowano, że projekt stałej organizacji ruchu dotyczący wyznaczenia przedmiotowego przystanku po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Powiatowej Policji w Kościanie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie został zatwierdzony przez starostę kościańskiego. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2024 roku ostatecznie zdecydowali, aby petycję rozpatrzyć pozytywnie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Łączny. Ja mam pytanie odnośnie tej petycji. Jaka jest lokalizacja? Czy tam już nie było nigdy jakiegoś przystanku? Czy to jest dodatkowy przystanek? I tak na przyszłość bardzo bym prosił o załączanie
mapek do każdej uchwały odnośnie przejęcia gruntów, czy też zmian w drogach albo coś w tym rodzaju. Dziękuję. Dziękuję. Wyjaśniam. Związane z tą uchwałą. Podejmując tą uchwałę, przychylamy się do prośby mieszkańców Olszewa. Ale to nie oznacza, że my wyznaczamy miejsce usytuowania przystanku. Musimy podjąć kolejną uchwałę. Jak Państwo pamiętacie, Rada wskazuje miejsce usytuowania przystanków. I wtedy będzie wskazane to miejsce, będzie pokazana mapa i będą przedstawione szczegóły. My tylko się przychylamy, a później wyznaczamy zgodnie z tym, na co wyraził zgodę Zarząd Dróg Powiatowych. Taka jest procedura. Tak to formalności. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Przegłosujemy podjęcie uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? A kto z państwa radnych się wstrzymał? Jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. Państwo radni przegłosowali. 13 głosów za, przeciw, wstrzymujących nie było. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Złożenie interpelacji i zapytań przez radnych. Takich nie było. Wobec tego przechodzimy do punktu kolejnego. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania przez radnych. Na poprzedniej sesji też nie były złożone ani zapytania, ani interpelacje. Wobec tego nie może być odpowiedzi. W punkcie 17 mamy wolne wnioski i informacje. Przypominam, że posiedzenie kapituły odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 13. Przypominam również, że w skład kapituły wchodzą przewodniczący Rady jako przewodniczący kapituły, burmistrz, pani burmistrz i przewodniczący stałych komisji Rady. Zapraszam na 18 na godzinę 13. Zostaną poinformowani. Szanowni Państwo. Słucham? Proszę. Bo ja już chciałem coś. Panie przewodniczący, pan naciśnie dyskusję. Aha. Nie. Proszę bardzo. Proszę. Pan Alfred Splisteser. Ja mam pytanie do pani burmistrz. Ale nie ma pytań. Pytania były wcześniej. Nie jesteśmy w tym punkcie. Dobrze. Nie jesteśmy w tym punkcie. No, zgodnie, powiem tak. Zgodnie z ustawą artykuł 24, ja się tu będę posiłkował panem mecenasem, artykuł 24, punkt, który, bo na początku mamy, okej, mamy powiedziane, że radni składają na piśmie. 24, punkt 6. Interpelacje. I to my ciągle czytamy. Nie było złożonych, były złożone. Nie ma złożonych. Ja nie wiem, bo powiem tak. Proszę składać to na piśmie i jest odpowiedź. Jeżeli państwo złożycie interpelację albo wystąpicie z wnioskiem, to czas na udzielanie odpowiedzi na interpelację jest, jak państwo jako radni składacie, 14 dni. Składane są na ręce przewodniczącego rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje do pani burmistrz. I no, słucham? No nie wiem, no proszę, proszę panie. Nie, dobrze. Proszę bardzo. Nie wiem, tak. Dobrze. Panie burmistrzu, mam takie pytanie, no bo przygotowujemy się do budowy nowej sali gimnastycznej w Czaczu. I chciałbym na ostatniej sesji się dowiedzieć, jaka jest sytuacja sali gimnastycznej przy Siece.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w tej chwili jesteśmy na etapie uzyskiwania zgody na remont tej sali. To wymagało przygotowania dokumentacji technicznej, która jest w tej chwili złożona w starostwie powiatowym. Czekamy na zgłoszenie, przyjęcie zgłoszenia. Nie? Jeżeli otrzymamy to zgłoszenie, to będziemy myśleli o realizacji tego remontu pomalutku. No, ciężko mi powiedzieć do końca, jak dobrze pamiętam, do 22 kwietnia, no, wykonawca ma czas na przygotowanie tej dokumentacji i złożenie nam całego kompletu, nie? Potem zobaczymy. Proszę bardzo. Dziękuję. Pan... Proszę, pani burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym chciała, żeby jak najwcześniej, a marzyłoby mi się, żeby we wrześniu, ale nie wiem, czy to jest realne, pani dyrektor, tu jest przy okazji, także ja chcę i my chcemy jak najwcześniej, ale procedury są naprawdę czasami nie do przejścia, jak sala w Czaczu, także cały czas mamy pod górkę, ale... Także dziękuję za to pytanie. Dziękuję. Rozumiem, że pan radny Sławomir Szudra. Proszę bardzo. Według kolejności, jak mi się tu powyświetlało. Panie przewodniczący, pani burmistrz, może to nie jest pytanie do naszej tutaj, ścieżka rowerowa ze Śmigla do Morownicy to nie jest zadanie naszej gminy, ale czy jest jakaś większa może informacja na ten temat, czy to będzie realizowane, bo to jest 11 kwietnia dzisiaj i nic się nie dzieje. Szumne obietnice przedwyborcze, nie wiadomo, czy to będzie realizowane, czy to będzie schowane też do zamrażarki, jak to ktoś tam mówi. I drugie pytanie, termomodernizacja świetlicy w Bronikowie. Czy ta inwestycja będzie realizowana w tym roku, bo Rada Sołecka ma pewne inwestycje związane z Funduszem Sołeckim i czy to też będzie gdzieś tam realizowane w tym roku? Dziękuję. Dziękuję. Pani burmistrz, proszę. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Z tego, co wiem, to wykonawca już jest wybrany, jeżeli chodzi oczywiście o ścieżkę rowerową i ta ścieżka będzie budowana w tym roku. To jest zadanie powiatowe, my tam dokładamy trochę też naszych pieniędzy. Zobowiązaliśmy się do tego, pamiętacie państwo, że około 50 tysięcy, bo tam trzeba było dołożyć 100 tysięcy. Nie będzie tego odcinka jeszcze na terenie Śmigla, ale myślę, że w najbliższym czasie zrobimy. A jeżeli chodzi o termomodernizację, tak, sali, w tej chwili szacujemy, ile to będzie kosztowało, jeżeli chodzi o salę Bronikowie. Projekt. Jeszcze raz. No tak, tak, przepraszam, wartość projektu szacujemy. Dobrze. Dziękuję za informację. Dziękuję. Pan radny Grzelczyk, proszę tak, bardzo. Tak, jesteśmy w punkcie wnioski, to ja złożę wniosek w związku, powiem teraz w związku z czym, w związku z tym, co się ostatnio działo, no prawda jest taka, że dotyczy to tylko mieszkańców części okręgu, który reprezentuję, ale były jakieś problemy z ujęciem wody w Pisiece. Z tego, co ja widzę, a jeszcze często sytuacja mnie zmusiła, że w zasadzie albo przez Bruszczewo, albo przez Koszanowo, ale przejeżdżam przez Czacz i widzę, co tam stoi. Ja mam wniosek taki, żeby, ja wiem, że nie wszystko należy i nie wszystko może gmina, bo to nie należy, to nie są nasze kompetencje, ale żeby zrobić wszystko, żeby stwierdzić to, co tam wjeżdża, co, po pierwsze co i czy to jest składowane w odpowiednich warunkach, czy za chwilę znowu się odbędzie ta spontaniczna, jak to się działo już kilka razy, utylizacja. A mówię to dlatego, że no nie wiem, ile, nie jestem mieszkańcem, dokładnie nie wiem, ale przypuszczam, że około 500 metrów od tej firmy jest ujęcie wody, jest strefa chroniona bezpośrednio, pośrednio, jakieś tam zasady obowiązują. To jest wniosek taki, żeby sprawdzić, jeżeli o nas chodzi, czy to, co robi Polkoper, nie powoduje tego, że to ujęcie wody jest zagrożone, czy może być zagrożone, albo mogło być spowodowane to, co się tam stało, tym, co się dzieje właśnie w tej firmie. Przecież tam stoją rzędy ciężarówek, nie mieszczą się na parkingu w Czaczu na górce, coś stoją na tej ślepej, odciętej piątce, dzisiaj jechałem, 12 chyba naliczyłem, nie wiem, ile stoi w Przysiece. Wniosek jest taki, żeby to sprawdzić, czy nie zagraża to ujęcie wody, jeżeli tak, żeby odpowiednie służby się tym zajęły, bo wojewoda nie przedłużył terminy na wymianę tak zwanych kopciuchów i odpowiednie służby będą może chodzić po winnicach i to sprawdzać i karać obywateli, a tutaj mamy taką sytuację, nie wiem dlaczego jest takie nasilenie w tym okresie tego. I za chwilę mieszkańców pewnie nie będzie interesowało, bo najbliżej jest do Sołtysa i do gminy. I to się na tych, którzy w tej gminie pracują, czy na radę, tą i przyszłą się wyleje ten cały żal, no ale słusznie, bo to jeżeli tam jest ujęcie wody, no to jakieś zasady powinny obowiązywać, choćby pod tym względem. Dziękuję. Dziękuję. Pan
Pani burmistrz, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja jestem, Glińsko jest podłączone pod to ujęcie wody i wiemy, że no raczej staramy się, drodzy państwo, robić też wszystko, żeby nie było zagrożenia, ale myślę, kwestia jest taka, że często to jest trudny dla mnie dzisiejszy temat, bo czasami mam takie wrażenie, że mieszkańcy też oczekują od nas coś więcej niż możemy. Bo tak to wygląda. Jak jest bakteria, to jest winny burmistrz. My, drodzy państwo, w nocy odpisujemy, nawet pan burmistrz często odpisuje w nocy, bo ludzie w nocy odpisują. Także to nie jest łatwe, ale kwestia, myślę, wyjaśnienia przez pana prezesa, jak to wygląda, bo to się nie zdarza tylko na naszym terenie, ale takie informacje, bakterie, błędy na wynikach są bardzo często w terenie i nie tylko u nas. Myślę, że pan prezes trochę wyjaśni, jak to wyglądało i jak to wygląda, jeżeli chodzi o próbki. Ja dzisiaj byłam cały czas, wczoraj i z panem Zielonką, który odpowiada za... Szefem sanepidu mówił, że nie ma obaw, tylko po prostu tą wodę trzeba przygotować. Zresztą mówi, że tak mnie trochę zaskoczył, mówi, raczej surowej wody się nie powinno w ogóle pić w tych czasach, no ale niektórzy wiemy, że piją, bo ja też czasami piję, także bezpieczeństwo musi być. Ale drodzy państwo, tak jak pan radny mówi o tym, że często mieszkańcy mówią, że firma Porkoper może zagrażać jakby bezpieczeństwu naszej wody, to tak się razem złożyło, bo w Polkoperze jest multum ciężarówek, gdzie też rozmawiam z komendantem i komendant jeździ na kontrolę. Były rozmowy z firmą, żeby jednak te tiry nie stały tam i one stoją, jak pan komendant wysyła policjantów, sypią się mandaty, ale później później znowu jakby stoją. Także to jest taki bardzo duży problem, bo pani sołtys dzisiaj Czocza też u mnie była, pan radny Pawlak dzisiaj też o tym mówił, że mamy problemy z tymi tirami, tylko my nie mamy możliwości, żeby zakazać tym tirom tam stać. Jedynie gdzie mogą, nie mogą stać, to w obszarze zabudowanym. Tam nie mogą stać. Także policja, naprawdę, drodzy państwo, ja jest cały czas albo z panem szefem sanepidu, albo z panem komendantem, cały czas tam jeżdżą. Jest to problem, który jest trudny do rozwiązania, bo nieraz rozmawiałam z szefem Polkopera, nieraz udało się ostatnio jakby rozmowy poprowadzić, mi się wydaje, no nie wiem, w dobrym kierunku. Szef Polkoperu gdzieś tam zdeklarował się, że tą drogę, która idzie do Polkoperu, chce jakby sam wybudować w innym miejscu na naszych drogach gminnych. Myśmy wystosowali takie pismo. Także rozmawiałam też z marszałkiem Bogusławskim, jak wygląda decyzja marszałka w sprawie Polkoperu, bo ja tu poruszam dwa tematy, nie? Więc ona jest w ministerstwie, drodzy państwo, trochę przyhamowały, jakby teraz trochę wybory, nie wiem gdzie jest, więc napisałam dokładnie pismo do pana marszałka, żeby dokładnie po kolei wyjaśnił, w jakim momencie jest wydanie decyzji marszałka. Także to jest dość skomplikowany problem, drodzy państwo, na który wiemy dobrze, że nie mamy wpływu. No nie jestem w stanie zatrzymać tirów, jeżeli oni jadą prawidłowo. Jedyną rzeczą, którą może zrobić, to policja karać lub jeżeli te tiry tam wjeżdżają, są niedostosowane, przeciążone, to może tylko policja zrobić. No nie mamy żadnego wpływu. Powiem szczerze, że my jeszcze usiądziemy sobie tutaj z moimi pracownikami do rozmów. Myślę, że radni też, przyszły przewodniczący komisji, może z przyszłymi przewodniczącymi komisji, może coś omówimy, zobaczymy jeszcze, czy coś można zrobić. Zaprosimy, myślę, pana komendanta i no taki jakby sztab, może utworzymy dodatkowy taki zakres, czy sztab może kryzysowy związany właśnie z tirami i może zaprosimy pana Rusieckiego, który tu przyjedzie, bo on miał różne propozycje od policji i może jakoś dojdziemy do jakiegoś porozumienia, bo to co się dzieje i nie tylko tiry, ale to opady jakieś tam ciemne, to państwo, my mamy to na bieżąco, nam mieszkańcy na bieżąco przysyłają, na bieżąco widzimy to, co się tam dzieje, także wiemy, że nie jest tak, jak powinno być.
Także no, jest problem i musimy się do tego problemu usiąść, tylko mówię, że w naszych rękach nie jest dużo, nie mamy naprawdę jakby władzy w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan radny Grzeczuk. Tak. Tak, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Ja jeżdżę, obserwuję, patrzę, co się dzieje. Wniosek był taki, żeby sprawdzić, że coś, co tam jedzie i jak to jest składowane, to jedno, ale z drugie, z tego, co zrozumiałem, to te tiry stoją tam, gdzie stoją i je dlatego widzę, bo nie stoją na przemysłowej przysiece czy w terenie zabudowanym, dlatego są i tam, rozumiem, inny kontakt i dopiero wjeżdżają, jak mogą wjechać na zakład, więc parkują w tych miejscach. Dobrze zrozumiałem to? Tak. Tak? Tak. No, ale i sprawdzić tak trzeba, bo to, że to jest powiązane albo może być powiązane z ujęciem wody i z tym, co tam się albo stało, albo może stać, no, to trzeba trzymać rękę na pulsie, nie? Po prostu. Czy mamy na tyle, co możemy, panie radny, ale ja myślę, że wyjaśni tą sytuację może prezes, bo on tam zarządza i proszę pana prezesa. I oddaję prezesowi głos. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Otóż w ostatnim czasie, dokładnie 9 kwietnia, pojawił się na stronie internetowej spółki i na stronie internetowej urzędu komunikat państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego w Kościanie. Proszę państwa, o pogorszeniu jakości wody. Podkreślam te trzy słowa. Pogorszeniu jakości wody. Z tego pogorszenia jakości wody kilka osób na Facebooku zrobiło zakażenie, skażenie, możliwość zatrucia i wiele innych rzeczy, łącznie z domaganiem się sztabu antykryzysowego, a jeszcze kilku innych spraw, nakręcając opinię publiczną do poziomu maksymalnego. Dzisiaj rozmawiałem z paniami z sanepidu, one stwierdziły, że one w przypadku takiego komunikatu w życiu jeszcze nie odebrały takiej liczby telefonów, która dzisiaj nastąpiła do powiatowego inspektora sanitarnego w Kościanie. Proszę państwa, pogorszenie jakości wody to nie skażenie czy zakażenie. Od początku wyjaśnijmy tę sytuację, bo ja bym nie chciał, żeby w kolejnych momentach takie sytuacje budziły taki strach w ludziach. Otóż proszę państwa, 8 kwietnia Powiatowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna w Kościanie przeprowadziła u nas badania wody. Wykonano 4 próbki w Bronikowie, w Starej Przysiece II, w Szkole Podstawowej w Czaczu i w Śmiglu przy ulicy Leszczyńskiej 26. W 2 z tych próbek stwierdzono, proszę państwa, niewielką ilość bakterii coli. A w przypadku takiego stwierdzenia i w przypadku tego, co się w tej chwili dzieje, czyli stojąca woda na polach i łąkach, nagły wzrost temperatury, nikt się nie będzie zastanawiał, proszę państwa, czy to jest błąd pomiarowy, czy nie jest błąd pomiarowy. Natychmiast idzie komunikat i natychmiast wdrażamy działania zapobiegawcze. Proszę państwa, działania zapobiegawcze czy komunikat o pogorszeniu jakości wody nie wymagają zwoływania sztabu antykryzysowego, bo w ramach tych działań prowadzimy standardowe płukanie sieci pod chlorynem sodu, co robimy tak naprawdę w większości przypadków na co dzień. Zwiększamy tylko stężenie tego podchlorynu do płukania sieci. Stąd informacja o pogorszeniu parametrów technicznych czy jakości wody. Tak jak powiedziałem tu, nie ma za bardzo czasu na zastanawianie się, gdzie kto popełnił błąd. Najpierw są działania, a potem jest szukanie przyczyny. My tej przyczyny jeszcze będziemy szukać przez kolejne tygodnie, wykonując kolejne badania. Proszę państwa, takie sytuacje zdarzają się w różnych gminach, chociażby w ostatnim okresie, proszę państwa, podobny komunikat. Państwowy inspektor sanitarny w Lesznie dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego Łoniewo. Leszno, ponownie, wodociąg publiczny Kłoda. A państwowy inspektor sanitarny w Kościanie, ujęcie w Czempiniu. Proszę państwa, parametrów, które są określone w rozporządzeniu, a których może spowodować pogorszenie jakości wody, jest kilkanaście. I w ten sposób reaguje sanepid i bardzo dobrze, że tak reaguje, bo mieszkańcy mają prawo o tym wiedzieć. Proszę państwa,
tak jak mówię, to nie jest nic nowego. Na stronie internetowej Zakładu Komunalnego co tydzień ukazuje się praktycznie moje ogłoszenie o pogorszeniu jakości wody w związku z prowadzonymi awariami, naprawami, czynnościami konserwacyjnymi. Nikt nie nakręca. Ja rozumiem, że temat dotyczy przesieki polskiej, ale proszę Państwa, w tym komunikacie pisze dość wyraźnie o pogorszeniu jakości wody z powodów mikrobiologicznych. Jeżeli chodzi o wysypisko, bardziej bym się spodziewał metali ciężkich lub innych substancji chemicznych, natomiast nie mikrobiologii. A nawoływania przez Facebook do tego, że pani burmistrz ma zająć stanowisko. Proszę Państwa, ale do czego? Do pojedynczego wyniku badania, który nawet nie jest potwierdzony drugim badaniem? W tej chwili, proszę Państwa, wczoraj sanepid pobrał próbki, dzisiaj mam informację telefoniczną, bo nie mam jeszcze nawet tych wyników na papierze. A pani burmistrz ma również, że we wskazanych lokalizacjach nie wykryto już bakterii. Jedynie śladowa ilość jest w Onieściu, ale jest to ilość na poziomie błędu pomiarowego. Standardowo mamy płukać sieć do poniedziałku, wykonać ponowne badania, i najprawdopodobniej już we wtorek komunikat zostanie zdjęty. Łączenie, proszę Państwa, z tego z firmą Polkoper, no w przypadku mikrobiologii jest dość daleką, posuniętą hipotezą. Znaczy, ja nie będę się odnosił do tego, co się dzieje w internecie. Proszę Państwa, nie mam konta na Facebooku, dla mnie Facebook nie jest źródłem informacji, tylko hipotez i teorii, które niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Był czas na zgłaszanie uwag. Ja jako prezes Zakładu Komunalnego zgłaszałem uwagi do marszałka województwa w przypadku funkcjonowania firmy Polkoper i to na piśmie. Po rozmowach z geologami napisałem bardzo długie pismo, załączyłem dokumentację. Dostałem odpowiedź od marszałka, że wszystkie te fakty marszałkowi są znane. W związku z czym, proszę Państwa, ja nic więcej zrobić nie mogę. Mogę tylko monitorować sytuację i pewnie za jakiś czas, patrząc na budowę geologiczną, no bo przez ziemię wiele rzeczy może przesiąknąć, będę w odpowiedniej odległości od stacji uzdatniania wody w Przysiece robił nawierty próbne czy kontrolne, żeby sprawdzać stan wody w ujęciu podziemnym jeszcze przed wpływem do stacji uzdatniania wody. Ale proszę Państwa, to jeszcze nie jest ten czas. To będzie czas za parę lat. Z dużą, dużą prawdopodobieństwem, jeżeli nie ze stuprocentową pewnością, mogę powiedzieć, że ten komunikat nie jest w ogóle związany z działalnością Polkopera. I oczywiście po mojej wypowiedzi, jak znam życie na Facebooku, znowu pojawiają się teorie na temat, jak to prezes jest powiązany i z kim jest powiązany, jak to mamy znajomości w sanepidzie i tak dalej. Otóż proszę Państwa, jeżeli chodzi o znajomości, to sanepid jest instytucją niezależną. My oprócz badań sanepidowskich prowadzimy badania w wodociągach leszczyńskich. A ze względu na to, że w poniedziałek wodociągi leszczyńskie i ich laboratorium nie może przyjechać, w związku z czym przyjedzie niezależna firma pod nazwą Hamilton do badania wody. W związku z czym nie widzę powodu, dla którego miałbym się tłumaczyć z jakichkolwiek powiązań, układów czy czegokolwiek. Nie widzę powodu dla zwoływania jakiegokolwiek sztabu antykryzysowego, bo nasze działania nie wykraczają poza standardowe działania, które prowadzimy na co dzień. Nie widzę powodu do tego, żeby udowadniać, jak ciężka jest sytuacja, bo ona nie jest ciężka. Jest sytuacją dla nas standardową. Tak jak mówię, płukanie sieci odbywa się okresowo. Czy znamy przyczynę? Proszę Państwa, przyczynę będziemy szukać przez następne tygodnie, wykonując kolejne badania. Czy był to błąd pomiarowy, czy był to błąd ludzki, czy był to jakikolwiek inny błąd, ale tego nie da się określić w godzinach, bo chociażby badania, proszę Państwa, z godziny na godzinę w przypadku wody nie dają nic. Musi być przynajmniej odcinek 2-3-dniowy, żeby określić, czy ilość bakterii się zwiększa, czy zmniejsza. My po 2 dniach wiemy, że już ich praktycznie nie ma, w związku z czym nie ma żadnego powodu do paniki. Powiem tak. No można brać informacje z Facebooka, tylko trzeba mieć świadomość, że te informacje są obarczone strasznie dużym błędem. Wszyscy zainteresowani, tak jak mówiłem, dzwonili do Zakładu Komunalnego. Ja sam odebrałem kilkanaście telefonów, gdzie tłumaczyłem, jaka jest sytuacja. Dzwonił między innymi pan radny Pawlak, dzwoniła pani Sołtys-Szczacza. Każdy, kto zadzwonił, dostawał pełną informację.
spotkałem się z pretensjami, że ta informacja powinna być szerzej rozpropagowana. Proszę Państwa, no, my mamy obowiązek umieścić ją na stronie internetowej zakładu. Dodatkowo została umieszczona na stronie internetowej w urzędzie. Panie z sanepidu, które były wczoraj na poborach, były bardzo zadowolone z tego, w jaki sposób informacja została rozpropagowana. Być może w ramach działania można to zrobić jeszcze lepiej, to jest kwestia ustaleń. No, proszę Państwa, to ja i sanepid decydują o tym, czy sytuacja grozi katastrofą, tragedią, czy jest to normalna sytuacja. Powtarzam, w komunikacie macie Państwo informację o pogorszeniu jakości wody, nie o skażeniu, zakażeniu, żebyśmy musieli podejmować nadzwyczajne środki, dzwonić do wszystkich sołtysów i wysyłać sołtysów, czy wysyłać moich pracowników, żeby chodzili od domu do domu i informowali wszystkim o danym zdarzeniu. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pani radna Adamczak, proszę. W punkcie 17, ale raczej zaliczyłabym to, co chcę powiedzieć, do kategorii informacje. Szanowna Pani Burmistrz, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Koleżanki, Koledzy Radni, Szanowni Państwo. Zbliża się koniec mojej kadencji w Radzie Miejskiej Śmigla i chciałabym naprawdę z całego serca podziękować każdemu z Was za niezwykłą współpracę, której doświadczyłam w ciągu tych ostatnich lat. Praca w tej Radzie była dla mnie niezwykle inspirująca i pouczająca. Mimo że kończę swoją kadencję, zawsze będę pamiętała nasze wspólne osiągnięcia i mile spędzone chwile. Życzę Wam wszystkim dalszych sukcesów w Waszej pracy na rzecz naszej społeczności, na rzecz gminy Śmigiel. I mam nadzieję, może mam pewność, że nasze ścieżki spotkają się ponownie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No tu już też w blokach startowych z podziękowaniami, ale jeszcze pan radny z Plister, proszę. Tak jest, tutaj koleżanka Arleta mnie wyprzedziła z tym podziękowaniem. Chciałem też podziękować wszystkim tutaj kolegom radnym, pani burmistrz, pani skarbnik, pracownikom urzędu za to 17 lat, co pełniłem tą funkcję. Życzyć wam wszystkiego najlepszego. Dużo sukcesów i myślę, że będziemy się jeszcze spotykali. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Ja pozwolę sobie wstać w taki bardziej uroczysty sposób. Wszystkim Państwu podziękować. Kadencja 2018-2023, a później przedłużona 2024 dobiega końca. Swoją funkcję będziemy pełnili do dnia 30 kwietnia, czyli już niedługo. Myślę, że ta sesja jest sesją ostatnią, aczkolwiek może jeszcze się coś zmienić. Pragnę bardzo serdecznie podziękować najpierw Państwu radnym za te 5,5 roku wspólnej pracy, za te wymienianie się poglądami, opiniami, pomysłami. Nieraz pewnie w tych pomysłach się różniliśmy, ale przy takiej pracy, przy pracy związanej z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, tak bywa. W sposób bardzo serdeczny dziękuję pani burmistrz i pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, sołtysom, mieszkańcom. Sprawowanie funkcji radnego przynosi bardzo dużo zadowolenia, satysfakcji, ale też mamy świadomość, że to nie jest praca łatwa. Są spore oczekiwania, a nieraz trochę mniejsze możliwości. Brakuje może nieraz zrozumienia, ale decydując się na taką pracę, mamy wszyscy świadomość, że taka będzie ta rzeczywistość. Bo czy to się jest sołtysem, czy to się jest radnym, to się jest najbliżej tego mieszkańca.
ten mieszkaniec ma prawo zgłaszać swoje problemy, oczekiwać szybkiego ich rozwiązania. Ale dzięki tak wspaniałej pracy, jaka była w ostatniej kadencji, tej przedłużonej, trudnej, związanej z COVID-em, czyli coś nowego, zdalne sesje, zdalne posiedzenia komisji, później wojna, chronienie uchodźców z Ukrainy, to też było nowością, ale to też było ogromnym wysiłkiem. Wiele w tych tematach było dyskusji, jak sobie z tym poradzimy. Wspólnie udało nam się, ja tak uważam, że udało nam się przezwyciężyć te trudności covidowe, te trudności związane z sytuacją na wschodzie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, siły na dalsze lata. Dziękuję Państwu radni, pani burmistrz, pracownicy urzędu i wszystkie osoby wcześniej wymienione za pracę, współpracę i wsparcie. Na początku podziękowania przekażemy na ręce pani burmistrz. Poproszę panią burmistrz. Te podziękowania przekażę w imieniu całej Rady Miejskiej Śmigla wszystkich radnych. Bo z woli was, szanowni radni, dane mi było pełnić tą funkcję. Funkcję przewodniczącego rady. Robiłem to tak, na ile potrafiłem. Nie wiem, pewnie zdarzały się jakieś potknięcia, ale w życiu jest i łatwiej, i trudniej. Tak jak potrafiłem, tak wywiązywałem się ze swoich obowiązków. Szanowna pani burmistrz, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu nas tu obecnych za te lata pracy. Ja bardzo dziękuję, ale przede wszystkim to wam się należą to podziękowania. I przede wszystkim chciałabym podziękować też moim pracownikom, dyrektorom, z którymi się mi bardzo dobrze współpracuje. A przede wszystkim powiem szczerze, drodzy Państwo, no tworzyliśmy z Granem drużynę. O tej drużynie gdzieś tam mówię. Także ja dziękuję za to, że potrafiliśmy wspólnie rozwiązywać problemy, bo zawsze mówię, że jak przyjeżdżam do pracy, to się zastanawiam, jaki dzisiaj problem. Także my tutaj naprawdę, drodzy Państwo, mamy wiele spraw do rozwiązania i staramy się rozwiązać. Nie zawsze wszystko idzie, ale za tą współpracę, drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Pani Arlecie życzę na dalszych ścieżkach swojego urzędowania, można powiedzieć, wyższej strefy, może samorządu powiatowego. Życzę powodzenia i realizacji i na pewno będziemy się odzywać też. A Państwu, którzy odchodzą z Rady, Batko, Alfred, zawsze Sławek, bardzo wam dziękuję. Naprawdę zawsze będziecie bliskim w sercu wszystkim. Zrobiliście wszystko, co możecie i za to wam dziękuję. I myślę, że zatęsknią za wami mieszkańcy, za waszą działalnością, ale dawajcie serce cały czas tyle, ile dawaliście. Naprawdę wiem, że staraliście się, no ale ludzie oceniają każdego z nas. Wybrali kogoś innego. Jest to trudno się pogodzić, bo ja wiem, że niełatwo wam było. Przepraszam, że akurat o tym mówię, ale wiem, że bardzo staraliście się dla dobra mieszkańców. Niech mieszkańcy o tym wiedzą. Dziękuję wam serdecznie. Panu przewodniczącemu przede wszystkim, bo to na końcu panu przewodniczącemu. Może powiem kilka słów. Dziękuję. Krótko, za wszystko. Dziękuję pani burmistrz. Ja poproszę jeszcze raz tutaj panią burmistrz. Dla państwa radnych zostały przygotowane podziękowania. Podziękowania podpisane przez panią burmistrz i przez moją skromną osobę. Będziemy... Poproszę panią Arletę Adamczak o podejście.
Pan Włodzimierz Drutkowski, wiceprzewodniczący, moja prawa ręka. Prawa ręki są ważne. Bardzo ważne. Pan Sławomir Grzelczyk, przewodniczący komisji ważnej. Pani Ania Jaworska, zapraszam. Najważniejszej, tak, potwierdzam. Gabrysia Kasperska, pani radna. Pan Rafał Klem, pan radny. Można by rzec, sumienie rady, taki zawsze wyważony, spokojny, z ogromną wiedzą. Dziękuję ci, Rafale. Pan radny Krzysztof Łączny, wiceprzewodniczący numer 2. Pan radny Mirosław Pawlak. Pan radny Michał Skrzypczak, przewodniczący z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, nowej komisji. Pan radny Alfred Plisterser, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska. Pan radny Sławomir Szudra, zapraszam. Dzięki. Jeszcze chciałem dodać, że fajnie było współpracować na rzecz samorządu gminy Śmigiel. Dziękuję wam wszystkim. Dobra współpraca, dużo zrobione. Tak jak się mówi, mój okręg wyborczy zostawiam w dobrym stanie technicznym, także nie wstydzę się tego, co zrobiliśmy tu razem z panią burmistrz, z wami koledzy i koleżanki radni, pracownicy urzędu, także głowa do góry i zawsze mój psalm 23. Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego, także nie będę tęsknił, chociaż naprawdę jestem będę tęsknił, może będę przyjeżdżał na sesję, ale będzie mi brakować społecznej pracy, może się wykaże w inny sposób, także dziękuję wam wszystkim bardzo. Dziękuję. Pani radna Beata Żyto, zapraszam. Gratulacje. Panie przewodniczący, tutaj dla pana podziękowanie, szczególne podziękowania. Mamy zaszczyt wręczyć panu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Radnym nieobecnym przekażemy podziękowania później. Mamy jeszcze jedno podziękowanie. Ja proszę o wystąpienie tutaj na środek panią Beatę Lester. Tu wspólnie z panią burmistrz, pani Beato. Też pragniemy bardzo serdecznie podziękować za tą pracę w Biurze Rady, niełatwą. Z pozoru wydaje się, że to nic wielkiego, ale te osoby, które tam pracowały, tak patrzę na panią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ma orientację, że ta praca w Biurze Rady to nie jest praca łatwa. Cała masa protokołów, spotkań,
przysłuchiwania się rozmowie na łatwe i trudne tematy, ale jestem pewien uznania. Pracujemy z sobą rok i jest to rok bardzo owocny. Powiem dlaczego. Pracuje pani z ogromnym zaangażowaniem i za to bardzo serdecznie na koniec tej kadencji wspólnie z panią burmistrz pani dziękujemy. Dobrym pracownikiem do biura rady. To też jest bardzo istotne. To jest ważne. W jakim punkcie to jesteśmy? W przedostatnim. W 17. Myślę, że w tym punkcie wszystko już zostało powiedziane. Wobec tego przechodzimy do punktu 18. Zakończenie sesji. Zamykam 76. sesję Rady Miejskiej Śmigla. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i udział. Dziękuję bardzo.